Właśnie zakończyła się 12. sesja Rady Miejskiej w Kłobucku i już tak na zakończenie udało mi się złapać pana burmistrza, żeby zadać kilka pytań, które mimo takiego okresu, jak gdyby sezonu ogórkowego, jednak są ważne, bo działo się w Kłobucku dość sporo, a zwłaszcza dużo wokół oświaty. I to będą moje pytania. Niektórzy mieszkańcy Kłobucka zadają między innymi mnie pytanie, co się stało w szkole numer 2, że została bez dyrektora? Czy to jest jakiś okres długi, krótki? Jak to będzie wyglądało? Znaczy tak, no, komisja zdecydowała, tak jak zdecydowała, nie oceniać wyniki komisji. Komisja, nie byłem członkiem komisji przede wszystkim, więc nie mogę się odnosić. Sytuacja jest taka, że dzisiaj mam prawo powoływać dyrektora, w zasadzie, no, może nie każdego, ale dyrektora spełniającego wymogi i takiego, który podoba. Nie ukrywam, że rozmawiam również z obecną dyrektorką na temat dalszej współpracy. W tym tygodniu zapadną decyzje także. Rozumiem. Takie drugie nurtujące niektórych pytanie jest związane z informacjami, jakie były podawane między innymi przez dyrektora krakowiana odnośnie zatrudniania, niezatrudniania osób z Częstochowy i to się tutaj pojawia w kontekście pani dyrektor, nowej pani dyrektor z szkoły numer 1. I tutaj jest kwestia taka, jak to jest, że ci nauczyciele byli niewygodni z Częstochowy według niektórych, a tutaj akurat wybór dyrektora z Częstochowy. No nie można tych dwóch rzeczy łączyć, bo tutaj jakby zatrudnienie nauczyciela to jest suwerenny wybór dyrektora i on jednoosobowo podejmuje decyzję. Konkurs się rządzi innymi prawami. Tu jednak komisja zdecydowała, że dyrektorką w jedynce zostanie osoba z Częstochowy, bo wygrała konkurs, a nie dlatego, że jest Częstochowy i odwrotnie, no nie wygrywa osoba, bo jest z Kłobucka. Tym bardziej, że tak jak mówię, dwa konkursy, które rozstrzygnęliśmy, wygrały osoby z Kłobucka, więc jakby to pokazuje, że to decydowała komisja, nie patrząc w miejsce zamieszkania, tylko jakby w program, w plan, wizję szkoły, konkretnej szkoły, do której poszczególni kandydaci startowali. Już ostatnie pytanie dzisiaj związane z zupełnie czymś innym. Chodzi mi o wodociągi. Od już dłuższego czasu jest takie pytanie, czy warto, czy nie warto być w wodociągach, a ja mam takie pytanie, czy może nie warto byłoby w końcu zrobić prawdziwy audyt, który by wykazał, czy warto, czy nie warto, bo do tej pory się wszyscy przebijają takimi, no, nie bardzo do końca oficjalnymi danymi dotyczącymi tej opłacalności lub nieopłacalności bycia w związku, bo ja nie chcę stanąć po stronie, żeby tak z góry wyjaśnić widzom, ani po jednej, ani po drugiej stronie. Chciałbym po prostu tylko zapytać, czy to się da wyjaśnić i ewentualnie jak. Znaczy ja bym tutaj przestrzegał przed hasłami typu wyjdźmy ze związku, czy zostańmy w związku. Tak jak pan sam zauważył, to nie jest proste rozwiązanie. Raz, że jesteśmy w związku, to jest fakt. Tego nikt nie zmieni, przynajmniej na razie. A dwa, nas nie stać jest na wyjście z związku i to jest drugi fakt, który też nie można zmienić. Jednak kiedyś były te obliczenia, które już w tamtym czasie, jak ja jeszcze byłem radnym, przewodniczącym Komisji do Spraw Wodociągów, były obliczane około 15 milionów złotych. To był majątek, który trzeba by było wykupić, żeby funkcjonował normalny system wodociągowo-kanalizacyjny. Tak, przepraszam, tylko przerwę, ale to były dane przedstawione przez wodociągi, a nie przez niezależną firmę, która by to określiła na podstawie dokumentacji, która by jej przedstawiona. I tutaj o to chodzi. Znaczy, szanowni państwo, no tak, tylko pewnych danych nie da się wymyśleć, bo są to dane księgowe, to są dane ze środków trwałych, to nie są dane, które podał prezes czy wiceprezes firmy. To były dane, które wynikają z majątku, który wybudowały wodociągi na naszym terenie i tego majątku, który myśmy wnieśli aportem. Ten majątek, który wnieśliśmy aportem, oczywiście możemy go odebrać, tak, w takim stanie, jakim jest w tej chwili, ale my mówimy o inwestycjach, które są niezbędne w gminie, a które jednak wybudowało przedsiębiorstwo. Także mówimy o tych inwestycjach i o tych pieniądzach. No, mimo wszystko może jednak warto byłoby poświęcić czas i jakąś odrobinę pieniędzy i zamknąć albo jednym, albo drugim usta i wtedy byłoby już zakończone całe to, no, teoretyczne gdybanie. Tak, no można to policzyć, tylko taki audyt, co, zmienić, że to jest 2 miliony w tom czy w tom, na pewno to jest ponad 15 milionów. Czy nam się to opłaca, czy się nie opłaca? No nie opłaca się, bo, panie redaktorze, mamy 15, nie mamy, tak? Znaczy, no, ale czy to jest 10, czy to
jest 5, nieważne, nie mamy takich pieniędzy. Ja ciągle nie jestem pewien, czy te 15 rzeczywiście jest, bo... Ale nie, no nie kłóćmy się, czy to jest 5, 15. Ja nie dyskutuję. Możemy policzyć tylko i wyłącznie, ograniczyć ten audyt do obliczenia majątku, który musiałaby wykupić gmina, żeby być niezależnym podmiotem, bytem zaopatrującym mieszkańców wodę. Bo dzisiaj cena wody, i proszę wziąć pod uwagę, ja oczywiście nie bronię tutaj, że to jest świetne rozwiązanie bycie w związku, bo tak do końca nie jest, bo każda rzecz ma plusy i minusy, ale z drugiej strony, jeżeli dzisiaj patrzymy, jakie mają gminy problemy w czasie suszy, jakie mają problemy z realizacją zadań. Dzisiaj czytałem w sprawozdaniu kolejne inwestycje dotyczące wodociągów, które będą realizowane przez przedsiębiorstwo. Duże odcinki wodociągów, które musi de facto realizować gmina, która nie jest w związku. Więc trzeba rozważyć te dwie rzeczy. Czy cena wody jest istotnym elementem medialnym i też jakby dotykających bezpośrednio mieszkańców, ale z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę, że z tego tytułu też gmina ma korzyści. To są podatki od budowli, to są inwestycje, konkretne inwestycje wodociągowe. Tutaj troszeczkę szkoda i ja byłem od razu, zostając burmistrzem, złożyłem taki wniosek na to posiedzeniu zarządu, żeby przedsiębiorstwo zajęło się, czy przemyślało sprawę budowy kanalizacji. Tak to jak robi się to z wodociągami, żeby również przedsiębiorstwo realizowało zadania kanalizacyjne, bo jednak taka nazwa jest. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, tak? Czyli dzisiaj jest tak, że wodociągi budują wodociągi, czyli przyłącza wodociągowe budują wodociągi, kanalizację buduje gmina i przekazuje do wodociągów. Ja uważam, że te obydwa zadania powinny być na barkach tego przedsiębiorstwa. Oczywiście to są koszty, to nie są koszty wodociągu, bo inna skala jest finansowa, ale dzisiaj to przede wszystkim przedsiębiorstwo realizuje zadania wodociągowe i tak z nimi uzgadniamy wszystkie przedsięwzięcia kanalizacyjne. Także tak to wygląda. Już tak na koniec, jeszcze w poprzedniej kadencji była dość głośna sprawa zmian sposobu własności w wodociągach. Miały dojść do, no po prostu gminy miały pozbyć się majątku, który mają na rzecz akcji, później te akcje miały trafić do związku i to wszystko na skutek działania wojewody, no jak gdyby zakończyło się na razie. I chciałbym zapytać, czy coś w tej mierze słychać, że jednak będzie to kontynuowane. Tak, z moich informacji wynika, że sprawa jest w sądzie administracyjnym, po prostu nie wszystkie opinie, które mogłyby to spowodować, tą zmianę akcjonariuszy i w formie akcji przekazywania gminy jednocześnie, bo cały model tej zmiany polegał na tym, że nie można przekazać majątku, ale przekazuje się akcje i tak dalej. No nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo myślę, że my przekazujemy telewidzów majątek, to nie. Oni akcje i tak dalej. Także pozostajemy jakby. Ale my te akcje znowu do związku i dokładnie, tylko tutaj pytanie jest o interes gminy, zabezpieczenie, bo jednak jeżeli mamy głosować akcjami, to gmina ma zdecydowaną mniejszą przewagę niż w tym systemie, który jest do tej pory. No nic, to może na razie zakończymy, a sprawa będzie nam się pewnie rozwijać, to wrócimy do tematu. Jasne. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam telewizor. Dziękuję bardzo.